Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o adapterach marki Proxon. Adaptery uchwyty do stworzenia z mini wiertarko, ślifiereczko, frezareczki jakiegoś urządzenia, powiedzmy stołowego, albo po prostu przystawka do stworzenia frezarki z tego niewielkiego urządzenia. Oczywiście Proxon te adaptery ma do wszystkich swoich urządzeń, byleby urządzenie miało mocowanie i to mocowanie musi mieć 20,25, 20,3, na minimum tutaj jest 10 mm i myślę, że to będzie wymagane, żeby to było w miarę stabilne. Jeżeli macie inne urządzenie innej firmy, to również to mocowanie jest niezbędne, żeby zamocować to poprawnie do tych adapterków. Zaczniemy sobie omawianie od takiego adaptera uchwytu, którym ustabilizujemy sobie pod dowolnym kątem, w dowolnej pozycji w zasadzie naszą maszynkę, w tym przypadku Mikromota 230E, na przykład na stole, na przykład na ścianie, na przykład na blacie roboczym, na zestawie skrzynek, albo gdzie indziej, gdziekolwiek indziej. Jeżeli pracujemy na stole i chcielibyśmy tylko na chwilę to zamontować, to jest jeszcze taki adapter, taki ścisk, powiedzmy, którym zamocujemy to do stołu. Tu jest akurat niedobry przykład, bo mam wykładzinę grubą, więc to stabilnie mi nie siądzie, ale bardzo stabilnie jesteśmy w stanie to przykręcić bez użycia narzędzi do jakiegoś blatu ze sklejki na przykład. Dobra. I po prostu kluczem imbusowym, chyba że wymienicie śrubę, przykręcamy, łapiemy sobie nasze urządzenie i już jestem w stanie pracować, trzymając element, który obrabiam, a nie szlifierkę. Czasami tak jest łatwiej pracować. Tutaj mamy połączenie kulowe, więc jestem w stanie sobie to odwrócić dowolnie, jak mi się podoba, również i pionowo w dół. Wtedy mam, powiedzmy, mini tarczę jakąś mogę założyć do szlifowania i coś tam sobie doszlifować, jeżeli bym chciał w ten sposób pracować. No to jak najbardziej. Bardzo przydatny element, który myślę, że w wielu przypadkach możemy zastosować, żeby sobie po prostu tą pracę ułatwić. Mógłby tutaj być motylek jeszcze, żeby to łatwiej, czy jakieś pokrętło, tak jak jest w innych urządzeniach, żeby to łatwiej mocować. Natomiast nie ma większego problemu, kluczykiem możemy sobie poradzić tutaj z tym mocowaniem. Bardzo fajny, taki stabilny, ciężki, konkretny element, który możemy mocować dwoma śrubami do jakiegoś tam podłoża. No, pierwszy element, pierwsza kwestia. Kolejne, moi drodzy, rzeczy. To już jest adapterek, dzięki któremu zrobimy sobie z mini szlifiereczko, wiertareczko, frezareczki, frezareczkę. I to sobie jest sympatyczne. Możemy tą frezarkę użyć z ręki, możemy użyć takiego ogranicznika, możemy użyć drugiego, który pokażę za chwilę. Możemy pracować tak, jak się nam podoba. Można to zamocować w jakimś blacie roboczym, jak najbardziej, jeżeli takie wymagania by były, czy gdzieś tam na jakimś elemencie, nie? I frezować jakieś małe elementy od boku, powiedzmy. Jak najbardziej, na spokojnie. Plus do tego jakieś odplanko zrobić, ale to już jest zabawa, która będzie wymagała trochę czasu, żeby przygotować takie fajne elementy. Adaptery kolejne, na których będziemy pracować. Dobrze, całość wygląda, to zostawmy na razie, całość wygląda w ten sposób. Dwa pokrętła, którymi mocujemy sobie urządzenie, dwa duże pokrętła, którymi jesteśmy w stanie
fajnie sobie zablokować to urządzenie na odpowiedniej wysokości. Jak najbardziej. Mamy ogranicznik wysokości u góry, jeden na pręcie gwintowanym, a drugi na dole, gdybyśmy potrzebowali frezować zawsze na tą samą wysokość albo wiercić, bo również możemy to wykorzystać jako adapter do wiertareczki takiej z ręki, ale ze stabilizacją, nie? Wierce otwór, no, trzeba poluzować. Wierce otwór, następny otwór, nie? Sprawdzam, gdzie to tam jest. Wierce na spokojnie. Jesteśmy w stanie w ten sposób pracować. Jeżeli otwory mają być w linii, no to jakiś element, deska, szyna, poziomica złapana, no i przesuwając, wiercimy albo frezujemy w linii. Dobra, wiadomo jak to, w zależności jakie tam czynności trzeba wykonać. Dobrze, co my tutaj mamy jeszcze? Mamy rowek, w którym możemy, dzięki któremu możemy się trzymać powiedzmy przy jakiejś linii. Nie wiem, czy tutaj dobrym pomysłem by było coś położyć. Myślę, że można by było spróbować i przewiercić, gdyby taka potrzeba zaistniała. Śruby, które mamy w tym do łapania prętów, są po jednej stronie i jest ich dwie, ale jest po drugiej stronie również miejsce. Te pręty mogą przejść na wylot, a mogą być łapane tylko na końcu, powiedzmy. Nie wiem, czy to, no w zasadzie chyba nie ma znaczenia większego, czy one są na wylot, czy nie, ponieważ one i tak nam nie trzymają tutaj niczego, a tylko robią dystans od krawędzi. No i dobre, no i łapiemy sobie i mamy, moi drodzy, frezareczkę z ogranicznikiem. No, w tym przypadku można by było te pręty schować głębiej, gdybyśmy chcieli pracować tym ogranicznikiem blisko. Czasami jest tak, ponieważ te frezy nie mają łożyska, one są zbyt małe chyba, żeby tam łożysko na końcu złapać do tych frezów, które są oczywiście do pracy na krawędziach. Możemy wykorzystać dodatkowo ten ogranicznik. No i frezować na odpowiednią głębokość sobie przy krawędzi. Wtedy nie musimy nawet mieć frezu, który ma no, to miejsce zamiast łożyska, nie? Przetoczone. Dobra, pierwsza kwestia. Kolejne kwestie to jest praca na jakieś tam odległości i ta jakaś tam odległość, to co mierzyłem, to jest 14,5 cm maksymalnie do środka frezu. Od końca tutaj tego adaptera, tego ogranicznika, no 14, no może takie 6 nawet, ale powiedzmy bezpiecznie te 14,5 do środka freza. Dobra, pierwsza rzecz. Druga rzecz, moi drodzy, to jeszcze mogę Wam to z bliska pokazać. To od spodu jest puste, to jest lekkie w miarę, no, takie sympatycznie wykonane. To są mikronarzędzia do prac precyzyjnych. No ale czasami są takie zabawy, bym powiedział, już przy tych wielkościach narzędzi, no, że po prostu innymi narzędziami tego nie zrobimy. Tutaj możemy się maksymalnie odsunąć 20 cm przy tym drugim adapterku, przy tym drugim ograniczniku. I ten drugi ogranicznik, moi drodzy, to sobie jest taki element z kolcem. Z takim szpicem, nie? I ten szpic pozwala nam uchwycić to gdzieś w jakimś tam miejscu na elemencie. Ustawiamy i frezujemy sobie po okręgu. No i bardzo fajnie sobie wyfrezujemy półokrąg. Albo okrąg naokoło. Jak najbardziej. A jest to mini narzędzie, więc gdybyśmy mieli duży element, moglibyśmy użyć większego narzędzia, jeżeli mamy taką możliwość w ten sposób zapracować. Jeżeli nie, no to mamy mini narzędzie na naszym warsztacie, powiedzmy, dzięki któremu wyfrezujemy rowek jakiś w odpowiednim kształcie, no nie? Po okręgu. Bardzo fajnie to się sprawdza. Dobra, moi drodzy. Ostatnie, takie najciekawsze i największe, może nie urządzenie, ale adapter, przystawka. Adapter, dzięki któremu zrobimy z mini wiertarko, szlifiereczko, frezareczki, wiertarkę stołową bądź frezarkę stołową w tym przypadku. Tak to wygląda mniej więcej. No nie, jeszcze nie mocuję, bo jeszcze chcę to omówić. Więc pierwsza kwestia. Mamy wiertarkę stołową. Całość występuje z imadełkiem albo bez. Ja miałem bez i imadełko osobno. Niewielkie.
i madełko łapie nam 33 mm na szerokość, albo pręta walec o średnicy, czy rurkę o średnicy tam maksymalnie do tych 11 mm, ale bezpiecznie można by było powiedzieć koło 10 mm. Także spoko, no nie? Możemy też złapać okrągły element, płaski jakiś, żeby go przewiesić, bo tutaj też mamy rowek, nie? Od góry, nie? Więc możemy kawałek, jakiś plasterek czegoś położyć, czy jakiś inny kształt i w tym rowku go wycentrujemy na środku imadła, aczkolwiek imadło nie jest mocowane w żaden sposób do szyny, więc ustawiamy sobie, nie? Uruchamiamy i wiercimy dopiero, czy frezujemy w elemencie, ale imadło nie jest przytwierdzone w tym przypadku, w żaden sposób. Natomiast bardzo pasownie to tutaj jest złapane i ładnie to się zachowuje. Nie mam żadnych uwag tutaj, nie ma żadnego luzu. Bardzo ładnie to jest zrobione. Dobrze. Sam stojak posiada ogranicznik, który możemy sobie przesuwać dowolnie. Jest taki płaski element i on pomiędzy tutaj mirowkami się potrafi obrócić troszkę, ale możemy sobie to ustawić w dowolnym miejscu, przesuwając jakiś element, co chwilę go tam zaatakować i wywiercić, nie w ten sposób, czy w ten sposób, obojętne. Jak najbardziej. To jest kolejna funkcjonalność tego stojaka. Mamy tutaj jakiś otworek, czy tutaj też występuje, dwa, więc możemy zamocować tutaj stół krzyżowy na przykład. Podejrzewam, że do tego to jest. Mamy otwór, w którym znajdzie się wiertło po przewierceniu jakiegoś elementu, tylko że trzeba to odpowiednio ustawić oczywiście, więc możemy nawiercać jakieś, nie wiem, kumpel kiedyś robił płytki do elektroniki, nie? Sam se to robił i potem je wiercił. Więc jeżeli chcielibyśmy się posłużyć tą maszynką, to możemy również sprawnie sobie zadziałać w tym temacie, jak najbardziej. Można to przykręcić do stołu, można to złapać ściskiem, można regulować wysokość naszego urządzenia na tym stojaku i można oczywiście urządzenie odwrócić, jeżeli to jest złapane, i pracować poza stojakiem, jeżeli tak chcemy, na jakimś innym elemencie większym na przykład i tak dalej. Jest to najprostszy stojak, a na pewno najtańszy. Proxona. Występują też inne, więc można się tam rozejrzeć na stronie, jeżeli ktoś jest zainteresowany czymś innym, większym, do innych urządzeń, być może do frezarki, nie wiem, co tam potrzebujecie akurat wykonywać. Dobra, maksymalnie jesteśmy w stanie sobie zapracować tutaj do 45 mm według moich tutaj obliczeń, powiedzmy. I jesteśmy w stanie, moi drodzy, sobie tutaj tym ogranicznikiem, chociaż on mi się ruszył, muszę go wprasować, bo on jest tylko wprasowany, no ale dobra, nieważne, jesteśmy w stanie ustawić niżej to, tą blokadę, tak to wygląda, tam jest skala od 0 do 40 mm, ale 45 jesteśmy w stanie ogarnąć, znaczy skala jest do 45, oznaczenie jest do 40. No i pracujemy sobie do danej głębokości, którą żeśmy ustalili bardzo sprawnie. Dobrze, jeżeli chcielibyśmy pracować tutaj bardzo precyzyjnie, to po pierwsze musimy złapać dobrze urządzenie, nie przesadnie to skręcać, ale aż przestanie się kołysać. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, sprawdźmy, czy czasami na samym stojaku nie mamy luzu, bo ten ma ogromny. Dlatego też Proxon tutaj zrobił taką śrubeczkę, tam jest specjalna blaszka, śrubeczka. Jak luz skasujemy do zera, opracujemy sobie sprawnie bez luzu. Bez luzu wiercimy precyzyjnie, bardzo precyzyjnie jesteśmy w stanie pracować tym urządzeniem. Dobra, kolejna rzecz. Z tyłu, muszę pokazać, z tyłu tutaj znajdują się takie dwie śruby, jedna, druga, które po poluzowaniu pozwalają nam zmienić kąt urządzenia. Więc możemy sobie, tu jest skala nadrukowana z tyłu, nie? Możemy sobie zmienić kąt dowolnie, jak nam potrzebujemy, do 90 stopni. Do 90, nawet kilku, powiedzmy 2-3 stopni, ale powiedzmy do tych 90 stopni. No, może jakby trzeba było tak głupio pracować gdzieś na jakimś elemencie, moglibyśmy i w poprzek, jak najbardziej, natomiast raczej jest to do wiercenia, frezowania pod kątem po prostu, jeżeli w jakimś elemencie potrzebujemy coś wyfrezować pod kątem. Ogranicznik pozwala nam ustawić z powrotem 0
0 stopni. I w tym przypadku, znaczy przesunięcie, no nie, obrót o 0 stopni, w tym przypadku praca w pionie. No i tak to sobie wygląda, moi drodzy. Bardzo fajne akcesoria, świetnie wykonane, rewelacyjnie. Podoba mi się bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze potestuję kilka narzędzi, urządzeń Proxona albo jakieś tam zestawy narzędzi ręcznych. W tym filmie to wszystko. Ja się biorę za jakieś tam przebitki zbliżenia, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z bliska, jak to jest zrobione. Czekam na komentarze. Jeżeli macie takie bądź inne akcesoria do Proxona, dajcie znać pod filmem. Jeżeli pracujecie na innym systemie i tam też są takie wynalazki, dajcie znać pod filmem. A jeżeli macie coś wykonanego samemu, jakieś tam z drewna, czy w inny sposób adaptery, akcesoria, to koniecznie dajcie znać pod filmem, a najlepiej jakbyście wkleili jakiś link, żeby można było przejść do waszego zdjęcia, na przykład na jakimś koncie na Facebooku, czy gdzie indziej. Życzę wam jak zwykle miłej pracy, trzymajcie się, hej!